Cześć, z tej strony Golety Poland, a dzisiaj powiem wam, że nie da się zainstalować mobilnego Fortnite na Android, czyli Huawei 8.0.0. Udowodnię wam to. Jak weszliście już macie zainstalowany plik, wchodzicie w pobrane i macie na przykład, zainstalowaliście na przykład, ja teraz zainstaluję, więc się widzimy za chwilę. Znaczy, przepraszam, da się zainstalować, bo właśnie przed chwilą zainstalowałem, bo wasz taki specjalny link. Wchodzi się w YouTube i pisuje się, jak mieć Fortnite na telefon Android. I tu macie Fatum. Oglądacie? I wchodzicie tu, link jest. Na dowolny telefon z Androidem, ale od razu zastrzegam, że powinniście mieć do tego 3 GB RAMu w swoim telefonie, żeby po prostu wam to jakoś chodziło, okay. No nie? Więc tak. No ja ostatnio wchodziłem i był. Od razu wam pokażę, że tu jest oficjalny instalator. Dobra. To na przykład Candy. Także siemano ziomeczki, ja jestem Candy, no i dzisiaj pokażę wam, jak zagrać. Siema, dzisiaj chcę wam pokazać, jak mieć na każdym telefonie to tylko Fortnite. Po prostu musimy w Więc szukamy. Na wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo przeprosić za moją nieobecność na YouTube, która była spowodowana licznymi wakacyjnymi wyjazdami. Jednak teraz wracam do regularnego nagrywania. Postanowiłem również No, tu jest ten link, chyba. I pobieracie go. Przepraszam, ale myślałem, że Fatum da ten link. Szukałem wszędzie, jak można zainstalować Fortnite. No i się pobiera. Jeśli nie działa, to pobieracie jeszcze raz. Bo czasami nie działa. O, jeśli... Czasami nie może wam się... Nie możecie znaleźć jakiegoś filmu, to wchodzicie w stronę Mediafire. I macie tam, wyszukuje wam się Mediafire i musicie się zalogować. Jak się zalogujecie, albo za sync up, to wtedy wyświetli wam się wyszukiwarka, co chcecie zainstalować. Wtedy na przykład wyszukujecie, nie wiem, na przykład z Brawl Stars, jak nabrałem, na przykład nagrałem filmik życie Shelly na przykład. Na przykład chcecie, nie wiem, podróbkę CS-a, podróbkę na przykład inny gier, no to wpadajcie na Mediafire.